Dzień dobry, witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz mam dla was dobrą wiadomość. Pomimo tego, że wieje, pomimo tego, że pada, nagram dzisiaj ten odcinek, ponieważ chciałem się z wami podzielić pewną nowiną, a nagrywam w tunelu foliowym właśnie z uwagi na pogodę. Ponieważ u mnie wieje silny wiatr, zapewne u was też wieje silny wiatr, ale pomyślałem sobie, że nawet tak brzydka pogoda nie będzie w stanie odwieść mnie od nagrania dla was dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie odpowiedzią na pytania, które zadawało mi wiele osób. Pytania dotyczące żywienia oraz suplementacji dla naszych kur i kurczaków. Jak widzicie, kurczaki, które niedawno przyjechały do mnie, rosną jak na drożdżach i w tym odcinku zdradzę wam tajemnicę, co podaję moim kurczakom, że tak szybko rosną, oraz co podaję moim kurom, że tak fajnie się niosą, a skorupki w jajkach są mocne i twarde. Jak to się mówi, szukajcie, a znajdziecie. Szukałem, dlatego że wielu z was pytało mnie, co dodawać, czym karmić, co dodaję, jak robię paszę, ponieważ ja staram się robić paszę dla kurek we własnym zakresie, o ile to możliwe. Robię paszę we własnym zakresie, ale do tej paszy dodaję różnego rodzaju suplementy, dodatkowe składniki, tak aby jedzenie dla kur było smaczne i jakie? I oczywiście zdrowe. Jak wiecie lub nie wiecie, ci, którzy śledzą kanał, dobrze wiedzą, że jestem wielkim zwolennikiem podawania moim kurom ziół, na których czele stoi pokrzywa, suszona pokrzywa. Oczywiście w sezonie od wiosny do jesieni podaję tą pokrzywę w postaci surowej, w postaci zielonej. Natomiast staram się na okres zimowy nazbierać i nasuszyć tyle pokrzywy, aby wystarczyło mi na całą zimę. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z was być może mieli czas na zbieranie pokrzywy i że nie wszystkim się udało zebrać jakiekolwiek zioła. Dlatego poszukałem, skontaktowałem się i oto, proszę bardzo, mam. Jak widzicie, produkt pochodzi z firmy Skrzydlate.pl i jest to susz z pokrzywy specjalnie dla kur, specjalnie przygotowany dla kur. Naturalny materiał paszowy. Jest tutaj podana codzienna dawka, jaka ilość, jaki skład. Także jeśli w tamtym roku nie udało wam się zebrać i ususzyć pokrzywy, a chcielibyście już wystartować w tym sezonie mając pokrzywę i podając ją na przykład kurczakom, bo zdaję sobie sprawę, że lęgi albo już się zaczęły, albo będą już za chwilę, a wierzcie mi, że kurczaki na pokrzywie rosną jak na drożdżach i przede wszystkim nie chorują. Kolejną mieszanką ziołową, którą chciałbym wam przedstawić, i zaraz to zrobię, tylko założę sobie okulary. O, jest to mieszanka paszowa ziołowa uzupełniająca. Zobaczcie, tak to wygląda. To wszystko jest z firmy Skrzydlate.pl. Oczywiście w opisie pod filmem będzie umieszczony link, będzie umieszczony opis i bardzo bym was prosił, abyście wszyscy ten opis pod filmem uważnie przeczytali. Bo dlaczego? Bo za to, że przeczytacie ten opis, to udało mi się również w firmie Skrzydlate.pl wynegocjować rabat, specjalny rabat dla moich widzów, dla widzów Kurnika Kazika, rabat na wszystkie produkty z firmy Skrzydlate.pl. Ale wróćmy do tego, co tutaj mamy. Mieszanka paszowa ziołowa uzupełniająca, słuchajcie, i w jej skład wchodzi, i teraz uwaga, susz z traw łąkowych, szałwia lekarska, pokrzywa, mięta, pietruszka, czosnek, babka lancetowata, oregano, lucerna, imbir, muszle morskie higienizowane, susz mielony o naturalnym ziołowym zapachu. I rzeczywiście, słuchajcie, zapach jaki... O, zapach jaki wydobywa się z tego opakowania powala mnie po prostu z nóg. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jest tutaj podane również dawkowanie. Dawkowanie jest, moi drodzy, susz wymieszać z karmą w ilości 50 g na 1 kg karmy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o pokrzywę, codziennie od 5 do 10 g na 1 kg paszy. Ale ktoś może zapytać, ile to jest od 5 do 10 gramów. Słuchajcie, o ile mnie pamięć nie myli, to na przykład taka paczuszka ziół, powiedzmy, że ziół prowansalskich, czy oregano, czy bazylii, którą kupujecie w sklepie, myślę, że ona waży około 8 gramów. Ale ja i tak podaję sobie, słuchajcie, te pokrzywy zupełnie na oko. I wy również będziecie to robić na oko, jak znam życie. Moje kury to uwielbiają. Podaję to już od kilku dni. I słuchajcie, jest walka. Jest walka. Walka o jedzenie. Kolejny produkt, który chciałem wam zaprezentować, dotyczy twardych skorupek, lepszej nieśności, mocnych kości. Słuchajcie, w rozwoju kurczaków bardzo ważny jest wapń, tak aby szybko rosły, dobrze się rozwijały, aby ich szkielet nie miał żadnych braków, aby nie było żadnej krzywicy itd., itd. Twarde skorupki również zawdzięczamy właśnie suplementacji. Oczywiście można podawać tłuczone skorupki jaj, można podawać kredę pastewną, ale ja, słuchajcie, od niedawna używam czegoś takiego. Są to muszle morskie dla drobiu. Tutaj również podane jest dawkowanie do 50 gramów na 1 kg paszy. No ale przecież kury nie są głupie. Kury same będą wiedziały, jak to sobie dawkować. Tak, widać tutaj wyraźnie, że to były muszelki. Tego dodaję tak nie za dużo, słuchajcie, ze względu na to, że i tak dodaję tłuczone skorupki jajek, kredę pastewną, ale dla uzupełnienia takie muszle morskie, słuchajcie. I najlepsze jest właśnie to, że udało mi się i bardzo jestem z tego zadowolony, że na te wszystkie produkty z firmy Skrzydlate.pl udało mi się uzyskać specjalny rabat właśnie dla was, właśnie dla moich widzów. Jest to dla mnie poniekąd dużym sukcesem. Raz jeszcze apeluję do was o przeczytanie, o uważne przeczytanie opisu pod tym filmem. Tam jest ważna informacja. Natomiast ja sobie teraz tutaj wymieszam to, co tutaj przygotowałem, bo jest tutaj pasza, są tutaj gotowane ziemniaki. Dorzuciłem również troszkę mielonego mięska. Raz na jakiś czas warto podać kurkom mielone mięso jako źródło białka. Choć z tego, co widziałem na skrzydlate.pl, na tej stronce, która bardzo fajnie działa, tam również możecie kupić preparaty białkowe, na przykład lucernę dla kurek. Ja jeszcze lucerny nie próbowałem, ale mam nadzieję, że spróbuję już niedługo. Jak tylko lucerna się u mnie pojawi, to nie omieszkam was o tym poinformować. Słuchajcie, zapach tego jedzenia jest tak ziołowy, że sam chętnie bym się poczęstował. Tylko mi nie uciekać. Ja teraz nałożę jedzenie moim maszynkom do przekopywania ziemi w tunelu foliowym. Tak, tak. Chodźcie maszynki do przekopywania, chodźcie, jedzcie, patrzcie, patrzcie jak one się na to rzucają. Za chwilę pójdę również do kurek i tam będziecie również mogli zobaczyć, jak kury reagują na to jedzenie, jak im to smakuje, słuchajcie. Ale może jeszcze zanim tam pójdę, to pokrótce powiem wam, jak zrobić zakupy na stronce skrzydlate.pl, tak aby uzyskać ten rabat, o którym wam powiedziałem. No bo jakby jest to dla mnie dość ważna sprawa, bo jeśli jest rabat dla widzów Kurnika Kazika, to chciałbym, aby każdy z widzów, który będzie chciał skorzystać i zrobić sobie zakupy na tej stronie, aby z tego rabatu po prostu skorzystał. Zobaczcie, zobaczcie, one już po prostu nawet przez szparę w tym tunelu foliowym czują, że ja przygotowałem jedzenie z tymi dodatkami. Zobaczcie, jaka tutaj stoi kolejka. Zobaczcie, zaraz do was przyjdę, nagrywam teraz odcinek. Paniusiu, Konrad, idź już tam ze swoimi kurami do kurnika na wybiegi, a nie przychodzisz na przeszpiegi. Zaraz tam do was przyjdę. A póki co tak, wracając do tematu, słuchajcie, wchodzicie sobie na stronę skrzydlate.pl, tam pokazuje wam się takie menu. W tym menu, o ile mnie pamięć nie myli, są różne kategorie, Zachęcam was do tego, abyście trochę poeksplorowali tą stronkę, bo jest tam dużo ciekawych rzeczy, ale tak mówiąc już zupełnie ogólnie, są tam na przykład karmidła i poidła, są tam środki do zwalczania ptaszyńca, karmy dla drobiu oraz jakieś witaminy i inne suplementy. Wchodzicie sobie w kategorię, która was interesuje, czyli na przykład w karmy dla kur wybieracie pozycję, która was interesuje i wrzucacie ją do koszyka. Jeśli chcecie, to kontynuujecie zakupy dalej, a jeśli chcecie po prostu dokonać płatności, to klikacie i przechodzicie dalej. Natomiast kluczową sprawą jest, gdzie wpisać kod rabatowy. Kod rabatowy brzmi Kurnik Kazika, po prostu pisane małymi literami, pisane razem Kurnik Kazika. Ja początkowo miałem problem z odnalezieniem tego formularza, w którym wpisuje się ten kod, dlatego chciałbym wam dokładnie pokazać, jak on wygląda. Bo tutaj powiedzmy, że nigdzie nie wyświetla się informacja wpisz kod. Musicie kliknąć tutaj i dopiero jak klikniecie tutaj, to pokaże wam się taka ramka i w tą ramkę musicie wpisać małymi literami, pisząc razem Kurnik Kazika. I wtedy zobaczycie, że cena, którą będziecie musieli zapłacić, zmniejszy się o 6%. Te 6% to jest właśnie rabat dla widzów Kurnika Kazika. Jesteś zadowolona? Jesteś zadowolona? A ty? Także zabieram już stąd te dodatki ziołowe i mineralne. Muszę je schować przed kurczakami, bo one jak się tylko zorientują, gdzie to jest, to zaraz się do tego dobiorą. Słuchajcie, idą na to jak muchy na lep. A co ty tutaj robisz? A co ty tutaj? Uciekaj, tam masz nałożone, To jest dla Konrada, dla Hansa i dla ich dziewczyn. A wy macie tam nałożone. Słuchajcie, wiatr jest niemiłosierny, porywisty. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie, co Kaziu tutaj dla was niesie. Już do kurnika, już na wybiegi, już zasuwamy wszystkie. Tak jest, tak jest. Zobaczcie, całe stado biegnie, bo już wie, co się za chwilę będzie działo. Oj, co tam się będzie działo. Słuchajcie, ja od kilku dni nie mogę się nadziwić, jaka tam trwa wojna o jedzenie, jak tylko przyjdę. Zobacz, Hans, już jestem. Tak, Hans dzisiaj zamknięty z zielononóżkami, tak aby jaja były zalężone. Hans nie wyszedł dzisiaj. Proszę, proszę, ja wiem, że już dzisiaj coś tam jadłyście, że już dzisiaj coś tam wam dawałem, ale to jest to, co tygryski lubią najbardziej, więc proszę, częstujcie się, jedzcie i rośnijcie, jak mówiła moja babcia. Ale najlepsze to będzie, słuchajcie, teraz Konrad i Nioski już wyciągają wnioski, już ustawiają się do startu. I nie ma tutaj żartu. Sytuacja jest poważna. Ja wiem, że ci to smakuje, ale nie musisz mi tutaj wchodzić. Już idę, Bolek, już idę, Krysia. Już idę do was. Dzisiaj, słuchajcie, pojechał Rudy. Rudy pojechał do Nowego Kurnika. Także Rudego już tutaj nie zobaczymy. Rudemu życzymy przyjemnej podróży. Nowemu właścicielowi Rudego życzymy sukcesów w hodowli, zadowolenia, tak aby zdrowo się chował, nie chorował, a najlepiej, żeby jajka znosił. Co z tego, że kogut? Taki żarcik oczywiście, taki żarcik. Chodź, chodź, Krysia, nie bój się. Chodź, nie bój się, bo ja sam w strachu. Tu wam jeszcze nałożę, bo tam widzę, że jest duże obłożenie. O! Chodź, chodź, słabcia. O, widzę, że wody malutko. Dobra, lecę po wodę. Lecę po wodę. No ale patrzcie, jak im to smakuje. Krysia, smakuje ci, smakuje, smakuje ci. Jedz, jedz, dobra, nie przeszkadzam, idę po wodę. No i zobaczcie, aż miło popatrzeć, aż miło zawiesić oko na takich zadowolonych kurkach. Więc tak sobie planuję, tak sobie myślę, że jeśli się uda, to spróbuję nawiązać trwalszą współpracę z firmą Skrzydlate.pl. Może uda się wynegocjować jeszcze jakiś większy rabat dla was. Może zorganizuje się jakieś konkursy dla widzów przy współudziale firmy Skrzydlate.pl. Wszystko przed wami, dlatego śledźcie kanał. Aby być na bieżąco, zasubskrybujcie koniecznie z ikoną dzwoneczka, tak aby nie przegapić żadnego odcinka, no bo jak pojawi się jakiś konkurs, to warto być na bieżąco. Ja, słuchajcie, idę teraz napełnić poidła, bo wy również nie zapominajcie, że kury oprócz jedzenia to też piją. I tego picia nie może im zabraknąć. Sakre ble, jak wieje, zaklął szpetnie książę pan, ale na koniec odcinka, słuchajcie, chciałbym zebrać jeszcze jajeczka z dnia dzisiejszego. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja, jak to się tutaj przedstawia. Widzę, że jedna zielononóżka jeszcze siedzi. Ojejku, ale po co takie larmo? Po co takie larmo? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, to ty sobie siedź, już idę, dobra, dobra. Słuchajcie, od zielononóżek 4, u zielononóżek tutaj mam 6 kurek. Niedawno był rekord, bo było 5 jajeczek na 6 kurek. Natomiast dzisiaj, jak widzicie, są 4, ale jedna jeszcze siedzi. Zobaczmy w tej chwili, jak wygląda sprawa u kochinów. U kochinów, od których dzisiaj wyjechał jeden kogut, więc tak naprawdę zostały tylko 3 koguty tutaj na tym wybiegu. Porcelanowy, Bolek oraz ten, którego ja nazywam niebieski. Ale wieje, ale wieje. Co to się tutaj u Kazika dzieje? Jedno. Kochiny też widzę, że sypnęły. Kochiny też widzę, że sypnęły. No ale co tutaj się dziwić? Pokaż, co ty tutaj. Ojejku! Orzesz ty w życiu! Jak to mówi pewna bliska mi osoba. Zobaczcie, co tutaj się dzieje u Kochinów. Co tutaj się dzieje? Gęba Kazikowi się śmieje. Na widok takiej ilości, no to już dawno nie miałem u Kochinów. 7 jajek. Brawo, brawo moje Kochiny. Czasem robicie swoje miny, ale dzisiaj mnie zadowoliłyście. No i co? I zobaczcie, idziemy teraz do niosek. Ciekawe, czy z jedzenia wyciągnęły wniosek. Wyciągnęły, jestem pewien. Wyciągnęły, jestem pewien, bo ostatnio niosą się bardzo, bardzo ładnie. Mam tutaj jedną wytłoczkę. Tutaj ta jest prawie pełna. Ożeż ty w życiu! Ożeż ty w życiu! No ale co tutaj się dzieje? A jak tam na ostatnim gnieździe? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tam nie ma nic. Co tu się dzieje? Sama gęba się śmieje. Na widok tylu jajek. Słuchajcie, jak ja to pomieszczę do wytłoczki? Haha, taki kłopot to nie kłopot. Słuchajcie. No i patrzcie. Wytłoczka jest już pełna, więc tutaj mam 10. A tutaj mi jeszcze zostało. Co tutaj się dzisiaj działo, żeby mi się tylko te jajka nie pomieszały i nie pomyliły z kochinowymi. O, to tak oddzielę. No jakoś się zabiorę, zobaczcie. Zobaczcie, już mam tutaj 20 i te 2 to jest 22. Tam 4 od zielononóżki to jest 26. No to mi się podoba. A tobie? Też się podoba? Jestem pewien, że tobie też się podoba. O. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest pani Krysia58. Pani Krysiu, serdecznie pani dziękuję. To właśnie dzięki wsparciu od pani, tak jak obiecałem, kupiłem kurkom smakołyki. I proszę, co się dzieje? Sypnęły jajeczkami. Słuchajcie, dla wszystkich VIP-ów i promotorów serdeczne podziękowania. Jak tutaj się można znaleźć w loży VIP-ów i promotorów? Bo również takie pytania do mnie spływają. Raz jeszcze bardzo was proszę i apeluję, aby czytać po prostu opisy pod filmami. Pod każdym filmem staram się w opisie umieścić informację, w jaki sposób możesz się znaleźć tutaj w tej loży VIP-ów i promotorów. Dla wszystkich, którzy się tutaj znajdują, wielkie, ale to wielkie brawa. Natomiast ja mam do was jeszcze jedno pytanie. W zasadzie pytanie skierowane jest do osoby, która dokonała pewnej wpłaty na konto Kurnika Kazika, ale nie wiem w tej chwili, na co miały być przeznaczone te pieniążki. Czy pieniążki są przeznaczone na pomoc dla kurek, na zakup jakiegoś jedzenia, na rozwój tego kanału? Czy jest to zapłata za jajka lęgowe? Słuchajcie, tak się zdarzyło, że no nie ogarniam tej sytuacji. Gdzieś albo ja straciłem rachubę, albo osoba, która dokonała wpłaty, nie poinformowała mnie, na co jest ta wpłata. A konkretnie chodzi mi o wpłatę od pana Janusza i od pani Stanisławy Juszkowskich. Moi drodzy, jeśli to oglądacie, to bardzo prosiłbym was o jakąkolwiek informację dotyczącą tego, na co dokonaliście tej wpłaty. Proszę o taką informację, czy to na maila, czy to drogą mailową, czy na Messenger, albo chociażby w komentarzu pod tym filmikiem, bo nie wiem, na co przeznaczone są te środki i co mam z nimi zrobić. Więc tak, raz jeszcze apeluję do was o czytanie opisów pod filmami, a w tym odcinku to już wszystko. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.